Słuchajcie, dzieją się naprawdę mega, mega dziwne rzeczy. We wczorajszym odcinku, tak jak myślałem, słuchajcie, Maciuch mnie okradał, przyłapałem go, słuchajcie, ale dzisiaj wpakujemy go do pierdla. Jest następny dzień naszego survivalu i dzieje się znowu to samo, ja wam zaraz to udowodnię. Pójdziemy po Agentixa, pójdziemy do Elvisa i normalnie dzisiaj Maciuch trafia do więzienia. On mnie, słuchajcie, jawnie okrada, siedzi sobie w jakimś wózeczku, znowu robi to samo, zwracałem mu uwagę. Mówiłem, że słuchajcie, nie można się okradać na serwerze, a teraz patrzę, zaglądam przez okno, a on patrzy w moje skrzynki, no co jest tutaj grane? Nie, naprawdę, to słuchajcie, są jakieś jaja. Tutaj są w ogóle schodki, które on mi porozwalał. Tutaj pochował mi rzeczy i schował je też w jego tajnej bazie. Naprawdę, słuchajcie, nie wiem, co tutaj się dzieje, ale on serio, słuchajcie, kradnie mi itemy. Patrzcie na to, co on tutaj robi. On serio patrzy po skrzynkach. Ja tylko przypomnę, że słuchajcie, kto jest nowy, niech w tym momencie zasubskrybuje kanał, dlatego że codziennie są filmy, codziennie są live, więc subskrybuj dzwoneczku i naprawdę dzieją się tutaj dziwne rzeczy i oglądaj do końca, bo dzisiaj naprawdę wpakujemy na Macieka do pierdla. Ewidentnie, słuchajcie, ja idę go wyjaśnić. Typie! Co to ma być? Ty mnie okradasz. Hello, wczoraj, hello, wczoraj nagrałem odcinek, jak też patrzyłem i śledziłem cię. Zapraszam i na ty to zrobiłeś. Ja widziałem. Ale stary, co? Przyjaźń. Ja widziałem, jak ty to zrobiłeś i widziałem, jak ukradłeś mi rzeczy. W twojej tajnej bazie, którą też odkryłem, widziałem moje name tagi. Widziałem. Dzisiaj lecisz do więzienia, typie. Leci do więzienia, Maciu. Tobie się coś pomyliło, chyba żadnej tajnej bazy nie ma mojej. Ja nie mam tajnej bazy. Wczoraj na kanale był odcinek, który widziało 100 tysięcy osób i tam jest pokazane, jak zabrałeś moje name tagi i emeraldy do twojej bazy. Name tag o nazwie 3. No ja to widziałem. Nie, idziemy do więzienia, chodź Typie, idziemy do więzienia. Ale idę cię wpakować do więzienia. Nie masz dowodu nawet. No właśnie nagrywam odcinek i wczorajszy odcinek też to pokazał. No co ty, Typie? Ja to widziałem, jak przeglądasz moje skrzynki, jak wszystko mi poza... Ej. Teraz też mi co zabrałeś tym razem? Nic nie zabrałem. Co zabrałeś tym razem? Co zabrałeś tym? Nic nie zabrałem teraz. Nie, 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 on sobie żartuje. Typie, idziesz do więzienia samemu? Muszę odłożyć itemy do mojej skrzynki. Czy mam iść po posiłki najpierw? A jak, ale... Sam pójdziesz grzecznie? Sam pójdziesz grzecznie czy siłą chcesz iść? Nie, ale nie masz dowodu nawet, że ja... Dobra, nie, słuchajcie, idę po agenta Elvisa. Ja wiedziałem, że sobie nie poradzę. Kurde, słuchajcie, to jest jakaś masakra, naprawdę. Z tym gościem po prostu nie da się dogadać. Ja mówiłem, że tak będzie, słuchajcie. Ja mówiłem, żeby go wpakować do więzienia już wczoraj, a wy mówiliście, nie, Abera, nie rób tego. Dlatego, słuchajcie, idziemy do agenta, idziemy do Elvisa, idziemy rozwiązać ten problem. Ale tylko przypomnę, w opisie macie mój nowy kanał Abra Games. Subskrybujcie, bo tam jest seria swojej masakry. Kumple, no, słuchajcie. Ale to jest mój kurczaka, no to jest moje. No, ja ci dam, ja ci dam. To, jak zaraz was potraktuję moim drewnianym mieczem Sharpness 4, to będzie mój kurczak. Słuchajcie, Maciuch mnie okrada od dwóch dni i muszę was prosić o A skąd ty wiesz, że on mnie okradł? Skąd ty? Nieważne. Czy ty nas też śledzisz? Nie. Bąbel, chodź, uciekamy stąd. W każdym razie, słuchajcie, trzeba go włożyć do więzienia, ale on się nie chce dać, więc musicie mi pomóc. Serio, błagam, pomóżcie mi. On mnie okrada, jak tak dalej pójdzie, to ja pójdę z torbami. On przed chwilą na moich oczach z mojej skrzynki wyjął z 5 książek. Co? Nie, serio, chodźcie, weźcie mi, pomóżcie, bo to są jakieś jaja. Idziemy go wpakować, słuchajcie, do więzienia. On będzie mógł sobie wykupić lepszą celę, jeżeli będzie miał odpowiednio dużo złota. Teraz to w ogóle on, ty, gdzie on jest? Ej, gdzie on jest teraz? Ej, łapiemy go! Ja mam, słuchajcie, dowód, ja mam dowód wideo, właśnie teraz to nagrywam, że on mnie jawnie okradł, więc chodźcie, musicie mi pomóc. Ja raz byłem w pierdlu i Elvis pomagał Maćkowi, więc teraz ja bym chciał, żebyście wy mi pomogli, bo naprawdę typ mnie zdenerwował, serio. Myślałem, że będziemy współpracować na serwerze i że będziemy się dobrze bawić, ale jak on mnie okrada, no to sorry, ale tak dobra, być nie może. Dobra, to idę już tutaj za Abrą. Witam, sąsiadu! Siema, Elviso! Nie, dobra, idziesz do więzienia. Idziesz do więzienia, koleś. Idziesz do więzienia. Co? Czemu się na mnie... Co? Trzech na jednego to banda łysego. Co wy robicie? Proszę ja pana, mam dowody. Pan, ale... Okradłeś mnie. Idziesz do więzienia. Uciekamy, słuchajcie. No nie, no to ludzie... Ej, masz konia, weź go pogoń. Elvis, please. Goń go, goń go. LOL. Elvis, goń go, jesteś szybszy od nas. Wiedziałem, że to metro się przyda. Słuchajcie, wiedziałem. Ej, ja nie mogę. No jak go teraz mam wpakować do więzienia? Bo tam się nie da dojechać do góry. Da się, wszędzie się da, stary. No lol, ej, gonimy go. Co się stało? Halo. O, musimy uciekać, on tutaj jest, on tutaj jest. Dobra, rozwalamy go. No nie, 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 nie. Czemu za nim idą 5 wózeczków za nim idzie? Co jest? Nie, co ty robisz, gościu? Dobra, zostawiamy mu dwa serduszka, żeby on się przestraszył nas. No nie, no dobra, chłopaki, no bez przesady, okej. Dobra, pójdziesz grzecznie do więzienia. Nie, najpierw oddasz moje rzeczy, które przed chwilą zabrałeś. Teraz mi je oddasz. I będziesz miał przez to... Ej, poczekajcie, stop. Jeżeli oddasz mi teraz rzeczy, to będziesz miał dużo krótszy wyrok, serio. Nie, jeżeli mam ci oddać rzeczy, jeżeli w ogóle je zabrałem, to w takim razie nie chcę w ogóle iść do więzienia. No nie! Dwa dni z rzędu już mnie okradasz, typie.
Nie no, wydaje mi się. Pierdla. Dobra, oddaj mi rzeczy, to naprawdę pogadamy mega łagodnie. Pójdziesz tam na no 3 sekundy. No, no dobrze, dobra, może nie. No na dobrze, zróbmy sekundy. Tak. Ela! O... No nie no, Elvis, weź go pogoń, no. Lamus. Ja nie mogę. A czy on, jak nie ucieka, to nie powinien dostać większego wyroku? Super. Powinien, powinien, zdecydowanie. Też mi się tak wydaje. Dobra, Elvis, goń go! Szybko. Elvis, goń go! Nie! No nie, on ucieka przed nami. Nigdy mnie nie dogonisz, elo! Dobra, zrobimy coś takiego, żeby on nie mógł wrócić, słuchajcie, rozwalimy mu te tory, więc on w drugą stronę nie pójdzie. Nie słyszy nas, więc może dobra, się nabierze. Dobra, chłopaki, też się tu gonić, a nie, oni są daleko, dobra. Dobra, jedne rozwaliłem przed więzieniem samym, wypadnie tam. Dobra, gościu, idziesz z łaski swojej do więzienia, czy nie? Ej, on uciekł pod ziemię! Ty, gdzie on? Ja wiem, gdzie on uciekł, słuchajcie, ja wiem, gdzie on uciekł. On uciekł, słuchajcie, ale to agent X Elvis raczej o tym nie wiedział, słuchajcie. On uciekł do tej jego tajnej bazy, którą ja wczoraj odkryłem. Więc słuchajcie, ja sobie tutaj... Aaa! I co, cwaniaku? Ja wiem o tym! Ja o tym wiem! Ja o tym wiem, więc teraz idziesz do więzienia, typie. Nie, ej, nie można wchodzić do czyjejś bazy. Ej, bo tutaj jak rozkopiesz, to Elvis się o tym dowie. Ale no teraz to, ej, teraz to wszyscy powinniście iść do więzienia, nie można wchodzić do czyjejś bazy. A ja nie wszedłem do żadnej bazy, tu nie ma żadnej bazy. Elvis, ty wiesz o jakiejś bazie? Ja chciałem ci tylko rzeczy oddać. Nie ma tutaj żadnej bazy. Jakiej bazie? Nie ma tutaj żadnej bazy. Ej, nie możesz iść. Oddawaj Elvis, Elvis, bo zaraz ty pójdziesz do, wiesz, więzienia. Chwileczkę, tutaj zostały jeszcze trzy i tak te krzyżowe. Elvis, oddawaj. Po oddawaj. Co mi one są? Są beznadziejne. A moje name tagi, a moje name tagi, emeraldy, moje wszystko? Do widzenia w takim to są no nie, a name tagi moje i cała reszta? Jakie name tagi, o czym ty w ogóle gadasz? Nie, dobra, panowie, bierzemy go siłą do więzienia. Bierzemy go siłą do więzienia. Siłą! Ale chłopaki, no co wy robicie? No, mieliśmy, miałem ci oddać itemy, to ci oddałem. Nie, idziesz do więzienia teraz. Dobra, koniec. Dobra, robimy tak. Możesz pójść z własnej woli i naprawdę będziesz miał krótszy wyrok. Ale mieliśmy teraz pogadać, jak ci oddam itemy, no no dobra, no to tak gadamy. Gadamy, nie oddałeś mi wszystkich itemów. No, oddałem ci itemy, jesteśmy kwito teraz. Nie oddałeś mi wszystkich itemów, najwyżej zabiorę je sobie samemu. Ja wiem, gdzie one są. Wszystkie książki. Ja wiem, gdzie znajdują się moje... Ci to jest moje przecież. Chociażby. To jest twoje niby. No te dwa twoje diamentowe itemy to były moje przecież. No. Ale ja też mam diaksy, też mogę je zrobić sobie. To były moje rzeczy i moje. To mi się wydaje, że tagi... chyba wszystko jest na tym serwerze. Dobra, słuchaj, ci się agent X Elvis, jak myślicie i na ile go do więzienia? Tak chyba z 7 dni, co? Bo zero. No 7 dni, myślę, że będzie... Myślę, że no z 8, dlatego, że patrzcie, wczoraj kradł, dzisiaj kradł, teraz jeszcze okłamuje i nie oddał mi wszystkiego. To a, co, tak z 8 też, dni. Ty też masz, wiesz, ty też robiłeś złe rzeczy. Ero. No to ja byłem w więzieniu, potem sobie uciekłem, bo a mi się chciało, ale... Nie no, słuchajcie, 8 dni, tak? Ustalamy, że na 8 dni do więzienia idzie, tak, Maciuch, tak? Tak? No to panie Maciuchu, no bardzo mi przykro, ale no musisz iść z nami, no sorry. No albo no pójdziesz z nami, okay, albo zostaniesz spoko pozbawiony mogę życia. Mogę z nami iść, wiecie chłopaki? Mogę dobra z nami iść, spoko. Ale dobra, proszę nie wyprzedzać tutaj nas, proszę nie wyprzedzać. Ale ja, słuchaj, ja znam drogę do więzienia, nie potrzebuję. Musisz zostawić itemy, musisz... Takich lamusów jak wy. Musisz zostawić itemy przed więzieniem, trafię wszystkie sobie rzeczy, żeby były, oczywiście, żebyś był bez ucieczki, bez możliwości ucieczki. Tutaj nie ma w ogóle takiej opcji. Ej, proszę. Ale nie, ale nie gryfujemy, nie gryfujemy. Wracaj tu. Nie, dobra, a może go zabijemy po prostu, co? Tak. No, nie możecie. Nie możecie, bo traficie do więzienia wtedy. Dobra, sam wchodzisz do więzienia, czy nie? A gdzie jest skrzynka, żeby zostawić itemy? Ja wam nic nie oddam. Tu jest skrzynka, jest skrzynka. Jest skrzynka, odkładasz wszystko. Nawet dirta. Wszystko odkładasz. Maciuch. Nie robić tak, bo Maciuch. Szybko wszystko odkładasz. No bo inaczej, odłożę. I nie. To są wszystkie itemy, jakie mam. Nie no, wkładaj no dobra, i nie płacisz, rozumiem, za lepszą celę, czyli będziesz w tej najgorszej, najniższej będziesz. Ej, wtedy. Ktoś zabrał itemy moje? Oddawaj mu to, oddawaj wszystko. Właśnie, czy ja mogę sobie wybrać cele chociaż? No tą najgorszą tak, ale odkładaj wszystkie itemy, no. A twoje to bronie, dirty. Co to są te najgorsze? No najpierw no dobrze, odłóż wszystkie itemy, bo naprawdę się wkurzę i wtedy będziesz siedział do końca tego serwera. O, mam tylko jedzonko, patrzcie, mam melony i dobra, jedzonko niech zostanie, ja chyba odłożył wszystko. No dobra, to chodź teraz tutaj, zapraszam. Chodź. Ja mogę sobie chociaż cele wybrać? Chodź, najpierw no, tutaj wbijaj. Najgorsze. Bo ty najgorsze sobie Abra wybierałeś. Cele. I teraz tak, rozumiem, że nie płacisz kaucji, czyli nie płacisz żadnej kaucji, tak? Żadnej. Ale czy ja spośród których mogę wybrać cele? No pytam się, czy będziesz płacił jakąś kaucję na razie, czy nie? No ale to zależy, ile mam płacić. No nie wiem, no za tą najlepszą celę to 10 golda za dobę. Nie, tej co ty, to ja nie chcę, bo ty tam byłeś i ja tam bardzo no nie to, chcę trafić. No to tą drugą, chodź, ja ci pokażę, jakie masz jeszcze możliwości, chodź tutaj. No pokaż mi. Te są darmowe. 8 dni. Te są też tutaj darmowe. Chciałem sobie wybrać tutaj cele. Jest stołówka, którą oczywiście dobrze ja poznasz. Ja mogę tutaj zostać? To nie, mogę... ale tutaj nie masz na górze jeszcze cele. Chodź tutaj, które możesz sobie wybrać. I patrz, no te dwie tutaj są za 5 golda za dobę.
Tutaj. A te? Ta jest za 10 golda. A ta jest za 7 golda. Mnie tyle nie stać. A te na samym dole to za ile są? Za zero są, za zero. Za zero. Te, nie, ale te na samym dole. No tak, tak, tak. One są za darmo, no one są malutkie. Ej, no to mi się podoba, to ja na dole chcę... A nie, te! Chcę. Mówisz o tak, tych! Ja pytam one o są za jednego golda za dobę, czyli jedno złoto na dobę. Ja bym chciał być tutaj, bo tu jest bardzo blisko wyjścia i ja po prostu... A masz golda, żeby zapłacić? Czy sobie? No. No nie, bo chyba kazaliście mi wszystko odłożyć. Jo. No to skoro 8 złota będziesz musiał zapłacić, a nie masz, czyli bierzesz na kredyt, no to będziesz musiał dać 10. No mam tyle, tylko że nie przy sobie, no co ty, gościu? Będziesz musiał dać 10. Będziesz musiał dać 10. Nie, teraz po golda nie. W takim proszę. Razie. Dobra, go nie mogę golda w takim dobra, razie. No to idziemy z tobą, żeby nie było, idziemy z tobą. No co ty mi, każesz najpierw mi odłożyć wszystkie itemy, a potem chcesz, żebym ci zapłacił. Ty człowieku, ty dobra, pilnujcie go, pilnujcie go, a ja tutaj zrobię zabezpieczenia jakieś. Dobra, ja mam być w ogóle... Dobra, okej, okay, słuchajcie, oni nie traktują mnie dobrze. Ale on się drze, ledwo go w ogóle słyszę. W każdym razie, słuchajcie, nie wiem co jest grane, ale ten człowiek jest po prostu chory psychicznie. Sami widzicie, zamiast pójść do więzienia na 3 dni, to on udaje kurde kozaka, mimo że ukradł, mimo że mam dowody. I teraz będzie siedział z 8 dni. Ej serio, czekajcie, z 8 dni będzie siedział w więzieniu. Wow, to jest naprawdę, słuchajcie, dużo. Ja muszę wziąć zabezpieczenia, słuchajcie, ja wezmę tutaj karaty. Ej, oni są bardzo blisko, skoro tutaj słyszę Maciocha. Więc zaraz. Ej, ja zaraz mam golda, ale ukrytego, wiecie, ukrytego mam. Słuchajcie, tutaj jeszcze nie, te ziemniaki. Nie możemy się odwrócić. No gdzie wy kurde jesteście, że ja was słyszę, a was tutaj nie ma? Czekajcie, z której strony oni są? Oni są tutaj gdzieś... Ej, nie widzę ich totalnie. Ej, bez jaj. Ej, nie wiem co tutaj się dzieje. Halo, gdzie wy jesteście tutaj? Halo, panowie. Ej, nie mam pojęcia, halo, słuchajcie, gdzie oni halo, są. Halo. O, słyszałem Abrę, czekajcie. Ej, bo słyszę was, a nie wiem gdzie jesteście, a my mamy go wpakować do więzienia, więc proszę tutaj się pospieszyć, bo zaraz was wszystkich rozwalę drewnianym mieczem i bana wyrwiecie i tyle. Ja go pilnuję, żeby on czegoś by nie wykombinował. Tu jest Elvis, a ja nie wiem gdzie jest Maciuch, gdzie jest Maciuch? On gdzieś po ziemię. Inne już chłopaki, chłopaki, tylko musiałem się wykąpać, wiecie, tam w Bajorku musiałem się wykąpać. Dobrze, mam golda, komu mam zapłacić golda? Mi płacisz golda teraz, mi płacisz teraz golda. Tutaj, Boguś jeden. Dobra. Płacisz mi golda i spadasz proszę do golda. 8 golda i mogę sobie wybrać te cele przy wejściu, bo tak, ja przy tak, wejściu tak. Po prostu... Dobra, nie komentuj, nie będę z tobą rozmawiał, okradłeś się. Nie masz lepiej, prawa głosu, nie masz w ogóle prawa głosu, jesteś teraz będę skazany. Będę się lepiej wtedy. Jesteś teraz skazany, nie odzywaj się w ogóle. Będę nie czuł się lepiej w ogóle wtedy, prawa głosu. Jak będę mógł sobie chodź, Agentix, chodź Elvis. Zobacz, nawet drony go nadzorują tutaj. No właśnie, bardzo dobrze. Ej, kto zrobił te drony? No, ej, ale on... No i zobaczcie, teraz idzie tam, czy... Ej, właśnie, no... bo co on teraz robi? Bo fajnie, że te drony tutaj nadzorują, ale fajnie, żeby one patrzyły, gdzie on idzie, a ja nie wiem teraz, gdzie, słuchajcie, ej, on, Macio. On idzie bardziej... Ej, on nie idzie do więzienia. On nie, idzie dobra, tam. Słuchajcie, a może po prostu go pokonamy, zabierzemy mu wszystkie itemy i będzie po robocie, dobra, co? Nie, dobra, chodź wiecie, do tego więzienia, no błagam cię, typie, no. Jesteś upośledzony, czy co jest grane, no. No ej, dobrze, znowu no pójdę, uciekać. Chociaż w sumie... No ja nie mogę, jaka nie. To... Ej, 10 dni, od teraz 10 dni. Nie, nie za to, że uciekał, słuchajcie, 10 dni. 10 dni będzie. Będzie 10 dni kary, okej? Okay? Ja uważam, że to jest w porządku. Też tak uważacie? Tak. 10 ale dni. Ale słuchajcie, no ja jestem nieuzbrojony, nie możecie mnie uderzać teraz. No to no. Teraz idziesz grzecznie do celi na 10 dni. Nie możecie mnie dni. Bić, ja nie mam na zbroi na 10 nawet i broni. Dni idziesz. No idź tutaj, no błagam, no. Boże święty! Ja nie mogę, no jak to jest z nimi współpracować? Dlaczego on gra na tym serwerze, słuchajcie? Nie da się z nim współpracować, no nie da. No jak ja poszedłem do więzienia, to przynajmniej poszedłem i sobie uciekłem. Okej, okay, uciekłem, ale przynajmniej poszedłem. A ja, słuchajcie, nie okay. Wytrzymam jak tak dalej pójdzie. No po prostu nie wytrzymam z tym człowiekiem. Masz te kartofle, weź je sobie zabierz. Masz tory i daj mi święty spokój. Masz nigdy nie zbliżać się do mojego domku. No nigdy, no nie ktoś dość, mi dał miecz, wiesz? Nie dość, że słuchajcie, on mnie okrada miecz. To jeszcze nie da się z nim współpracować. No po prostu się nie da, ja słuchajcie, biorę tutaj kraty, zabarykaduję go z każdej strony. Ej, proszę, odejdź. On ma broń, proszę nie bij. On ma broń, on ma broń. Trzeba go spacyfikować. Mam dwa serca, punkt jedno serce. Dobra, trzeba go, słuchajcie, tutaj spacyfikować. Ja go zamykam, słuchajcie, żeby on nie miał prawa tutaj w ogóle wyjścia. Ej, dobra, chłopaki, proszę tak podać nie miecz. Płacę proszę za te, miecz. Płacę, okienko, płacę za te cele. Okienko, oddaj nie możecie miecz. Tak ograniczyć tej oddaj celi. Miecz. Halo, nie możecie, ja płacę za cele. No to zapłaciłem za cele. No dobra, okej. Okay. Za pełną ale... cele. Dobra, wychodzimy, ale... wychodzimy, wychodzimy, dobra. Wychodzimy, wychodzimy. Szybko wychodź, rozwal te drzwi, no rozwal. Dobra, dobra, wychodzimy, proszę się... Ja proszę, też mogę, ja też proszę mogę? Się odsunąć. Ja mam proszę się odsunąć od drzwi. Nie mam a siły, tutaj słuchajcie. Jaką cenę mam dużą ej, teraz. Ja chyba wprowadzę taką zasadę, słuchajcie, że jak ktoś nie idzie do więzienia,
to po prostu dostaje bana. Okej, zróbmy taką zasadę. Albo teraz zamkniesz się i będziesz tutaj siedział, albo dostajesz ale bana. Ale ja siedzę w celi, gościu. Ciebie więc możesz sobie wybrać. Ja masz prawo w celi. Wyboru. Dobra, agent, wywalaj stąd, bo naprawdę dobra, już nie dobra. Mam siły. Słuchajcie, to ile stresu przysparza, słuchajcie, głupie więzienie, to po prostu nie da się tutaj wytrzymać, słuchajcie. No nie da się wytrzymać. No napiszcie w komentarzach, słuchajcie, koniecznie, co wy byście zrobili w takiej sytuacji, bo to już jest 15 minut i dopiero po 15 minutach, po dwóch dobach w Minecrafcie udało nam się go wpakować do więzienia. Napiszcie, co wy byście zrobili. Ty chyba nie pamiętasz, jak było z tobą. Ty byłeś jeszcze gorszy. Nie, ja poszedłem normalnie do więzienia i nieprawda, Elvis, byłeś tam, byłeś dobra, tam. Dobra, żeby cię spacyfikować, pod kanał Weaknessa, elo, zamykamy. Panowie, wychodzimy. Dobrze, idziemy stąd. Chodźcie tutaj za mną. W końcu się udało. On ma tego, dobrze, ja też idźcie sobie, Weaknessa. Nie chcę na was patrzeć, do widzenia. Dobra, elo, w ogóle nie ma, słuchajcie, z nim tutaj kontaktu. Nie ma z nim w ogóle rozmowy, to jest jakaś padaka, słuchajcie. Chyba... Co za człowiek? Ej, w ogóle rozumiem, ja się, słuchajcie, już tak wkurzam, no po prostu nie da się z nim wytrzymać. Serio, przecież stanowisko szeryfa to jest chyba najgorsza robota, jaką można mieć w Minecrafcie. Elvis, gdzie ty masz zbroję? Co jest grane? Serio. Dobra, panowie, obalmy sobie tutaj kurczaczka. Bo to jest po prostu jakaś masakra, dobra, słuchajcie. Dobra. Musimy tylko go pilnować, żeby on nie uciekł. Cały czas widzę jego nick, więc tutaj jest całkiem w porządku, słuchajcie. On chyba nie ucieknie. Postójmy sobie tutaj chwilę, co? Postójmy sobie tutaj chwilę, skopmy tego dirta, bo on tutaj źle wygląda. A on chyba raczej nie ucieknie, no bo słuchajcie, on odłożył wszystkie tutaj itemy. Więc... gdzie on jest? Nie no, on stary odłożył wszystkie itemy. Nie ma go, czekaj. Poczekaj, nie wierzyć. Przecież on jest kilka sekund czekaj, w tym więzieniu. Nie, no przecież się. Stoi, no słuchajcie. Elvis, no nie troluj, no bez jaj, stoi tutaj, dobra, wychodzimy, nie ma co. Nie ma co, ej, ale serio, Elvis, nie troluj, bo jak on tutaj jest, hello, no to dajmy mu tutaj normalnie Maciek. Sobie żyć. Dobra, ja sobie tutaj skupuję. Możesz stamtąd chłopaki, wyjść, łaskawie. No co, ja, no. ja mogę wyjść, tak, wypuśćcie. Dobra, wypuśćcie. Nie będę komentował w ogóle go, słuchajcie, nie będę go tutaj komentował. Rozwalmy tego dirta, serio, wydaje mi się, że słuchajcie, poczekamy tutaj dosłownie 30 sekund i sobie stąd pójdziemy, co? No bo patrzcie, cały czas dobra, widzę jego dobra. On cały czas tam jest, więc... Słuchajcie, no przed nami trochę tutaj warty będzie. O, możemy te drony porozwalać, bo to są, słuchajcie, drony zaprogramowane, żeby atakowały każdego z nas, ale my mamy zbrojki, więc nam tutaj jakby nic nie zrobią. No i mam nadzieję, że słuchajcie, nie ucieknie. Wiecie co? Nawet zrobię taką, patrzcie, wieżyczkę tutaj szybciutką i wieżyczkę taką, wiecie, do obserwowania, czy Maciuch tutaj nie będzie właśnie przed nami uciekał, bo jeżeli będzie chciał uciekać, no to będzie niemały przypał. Tutaj, słuchajcie, kraty wlatują, tutaj kraty wlatują, tutaj też. Taka, słuchajcie, baszta będzie właśnie leciała, pyk. Leci dron. Wow! Dron mnie tutaj zaatakował kolejny, kurde, nie wiem co, słuchajcie, tutaj się dzieje, ale spoko, robię, słuchajcie, właśnie tą wieżyczkę obserwacyjną. Co jest? Trochę się martwię, ponieważ on cały czas uderza w drzwi. On uderza w drzwi? Tak, poczekajcie, poczekajcie, podejdę tam. Ale ja widzę jego nick, słuchajcie, ja widzę jego nick. Nie podchodź, zostaw go, stary, nie prowokuj go. Bo jak znowu się odezwie, to po prostu nie wytrzymam i się wkurzę. Nie patrzmy nawet na niego. Nawet na niego nie patrzmy. Dobra, ja tutaj robię wobec tego tą wieżyczkę obserwacyjną. Będę patrzył, czy on po prostu nie ucieka. Bo jeżeli on ucieknie, no to przecież dołem nie ucieknie. Nie ma jak. Jak on chciałby rozkopać tutaj sobie wszystko? Nie ma w ogóle takiej opcji. Więc robimy taką, patrzcie, wieżyczkę obserwacyjną. I dobra, i słuchajcie, teraz obserwujemy. Cały czas widzę jego nick, więc raczej tutaj się za dużo nie wydarzy. Panie Elviso, panie Agentix, musicie patrzeć z każdej strony. Z każdej dostępnej strony. Dobrze, dobrze. Musimy ja na niego tutaj patrzeć. Tutaj od... Może dobra. Od drugiej strony, od tyłu. I słuchajcie, teraz patrzymy na niego. Wszystko jest w porządku. Okej, okay, tutaj sobie to też zabuduję. No i dobra, my razem tutaj z Elvisem mamy wieżę obserwacyjną, więc jest całkiem spoko. Agentix, rozumiem, że ty latasz tak po boku, tak? Ja i patroluję tutaj dookoła więzienia. Czy dobra, spoko, spoko. To ja tutaj skończę tą wieżyczkę i będziemy wszystko wiedzieć. Będziemy wszystko wiedzieć. To jest tutaj najważniejsze, okej? Okay. Mamy to skończone, tylko trzeba... Patrz, tutaj będą wyjścia takie poszczególne. Patrz, w ten sposób. Tutaj cyk i dobra. Agent, widzisz, żeby on gdzieś uciekał, bo ja cały czas widzę no jego nick. No właśnie nie, ciągle jest jego nick, więc chyba tutaj, się uspokoi. Słuchajcie, chyba tutaj się nic za dużo nie stanie, więc cały czas jest spoko, możemy go tutaj nadzorować. Elvis, ty też tutaj patrzysz, żeby nie było przypału, tak, jasne. Dobra, no to słuchajcie, ja tutaj patrzę, jest noc. Myślę, że po tej nocy, bo patrzcie, już tutaj zachodzi księżyc, więc po tej nocy będziemy, myślę, śmiało mogli sobie już stąd uciekać. Ja też, to ty, agent, biegnij w tamtą stronę, ja pobiegnę w tą stronę. Okay. I tak jak mówię, dobra. Mam nadzieję, że będziemy patrzeć na niego. Ja raczej nie widzę, żeby on uciekał. Tu jest, słuchajcie, fosa z lawy, więc on nawet za bardzo nie ma opcji na ucieczkę. On totalnie, słuchajcie, tutaj nie ma właśnie opcji na ucieczkę. O, siema, agent, witam sportem. Siema, patrzcie, siema. On cały czas tam, słuchajcie, stoi. Więc to jest jakaś masakra. Ej, serio. To jest jakaś masakra, że on tutaj stoi i w ogóle on się nie rusza. Ty, on się nawet, słuchajcie, nie rusza. To są jakieś jaja. Co tutaj jest grane? Ty, patrzcie. Może trzeba, słuchajcie... Nie, czekaj, rusza się.
On się czemu on wyszedł? Co? Co on wyszedł? Lecimy tam, lecimy. Jak on stąd wyszedł? Ej, gdzie on jest? Gdzie on jest? Jak on... Czekajcie, on uciekł prze... Ej, ale jak on wyszedł? Ej, gdzie on jest? Ej, gdzie on teraz uciekł? Ej, gdzie on uciekł? Serio, ej, co się dzieje? Ej, co? Czekaj, co jest grane? W którą stronę? Ej, co jest grane? Ale widzieliście, w którą stronę on uciekł? Ale tu niby, jak? Nie, on po prostu zapadł się... Ej, nie widzę go. Ej, co? Chwila, moment. Czekajcie, wejdę sobie tutaj znowu do więzienia. Czekajcie, jak on tutaj mógł wyjść? No nie rozkopał nic. Ej, którędy... Czekajcie, trzeba to przeszukać tu dobrze. Ej, stary, ale którędy on uciekł? On nie uciekł jakoś tędy? Ej, poczekaj, ale on stał w miejscu, więc chodźcie tak na logikę, zrobimy śledztwo teraz. Ej, chwila, ale nie, rozwalił drzwi. Nie, ja rozwaliłem drzwi, to jak on to rozwalił? Co tu jest grane? Mówi, trzeba było go tutaj jeszcze bardziej zamknąć. Ej, widzę jego nick, on tutaj jest. On tutaj jest gdzieś? Co ty, gościu, wyprawiasz w ogóle? Nie, co nie, to nie, ma nie, być? Nie, chłopaki, no co wy, to jest... Jak ty uciekłeś? Którędy ty uciekłeś niby? Wracasz do pierdla? Chłopaki, no co wracasz wy? Do pierdla, czy nie? Wracasz, no czy nie? No to przecież to były żarty tylko. Wracasz. Wracasz do pierdla, czy nie? Nie! Dobra, no, pokonany. Bardzo dobrze. Co on miał? Czy wy macie jego itemy, słuchajcie? Nie, ja mam jego itemy i on... Czy on coś on miał? On miał drewniany kilof. To? Skąd on miał drewniany kilof? Nie. Skąd on miał drewniany kilof? On musiał go sobie zostawić. Ej, ale teraz on już nie ma żadnego itemu. Jest w moim domku, nie wierzę w... Nie, dobra, teraz idziesz. Idziesz teraz do... Idziesz do więzienia. Nie, dobra, idziesz. Chcecie ze mną chodź. Pojeździć? No, no, chodź no, do więzienia, chodź. Ze mną. Ale musisz go jeszcze raz zabić, bo on może coś ukrywać teraz. Mógł coś wziąć znowu. No, nie wziął. Dobra, chodź do tego więzienia. Teraz nie pozwolimy mu ani jednej skrzynki tak, otworzyć. Tak, chodź do więzienia. Idź normalnie do więzienia. Nie przedłużaj, bo będziesz miał... Za tą ucieczkę już masz 12 dni. Chodź do więzienia. Idziesz do więzienia. Ale no ja nie! Nie możecie mnie tak zabijać w nieskończoność. Dobra, to nie jest legalne. Możesz normalnie się uspokoić i pójść do tego więzienia, bo już mam ciebie dość. Dobra, ja mam was dość, naprawdę, chłopaki. Wsadźcie mnie tam i elo. Okej, okay, do najgorszego. Go teraz dajmy, siema. Bo no, on przesadza. Nie, dajmy nie, go zapłaciłem. Do tej samej, przecież nie rozwalił krat, więc nie miał jak z niej uciec. Po prostu dobra, rozwalił dobra, drzwi, teraz zablokuję tutaj... mu drzwi. Zablokuję dobra, mu drzwi. Ja go tutaj teraz. Dobra, zostań tutaj, ja mu tutaj zabuduję. Okay. Patrzcie, i teraz chodźcie. No. Chodź, agent. Chodź. Nie, bo ja się boję, że mnie zabudujecie. Chodź, agent, chodź. Okej. Okay. Dobra, zostaw i teraz patrz, ja mu tutaj, właśnie, zamurujemy mu kraty. On teraz nie ma w ogóle opcji wyjścia. Patrz, tutaj damy kraty mu kobla. Patrz, nie, on w ogóle teraz nie ma jak wyjść. Nie ma takiej w ogóle opcji. Chłopaki, no zostajesz to, tutaj to na 12 dni, słuchaj. To był żart. 12 dni, chłopaki. Rozumiecie to? Ej, to w takim razie płacę za te cele za 8 dni w cenie 12. To znaczy, nie, trudno, 12 już dni masz w cele, tutaj zostać... w cenie 8. Niech będzie, wychodzimy, słuchajcie, wychodzimy. On teraz bardzo nie ma nawet opcji jak uciec. Nie ma totalnie opcji jak uciec. Więc słuchajcie, wydaje mi się, że jak go teraz zabarykadowaliśmy, to już chyba nie ucieknie w ogóle, nie? Nie ma w ogóle opcji ucieczki. Jak myślicie, chłopaki? Wiesz co, na pewno nie powinien. Nie, no nie ma nie w ogóle. Szans. Ej, on miał miecz w ogóle. Zebrałem po nim miecz. Odłożę tutaj do skrzynki, słuchajcie. Też odłożę jego rzeczy, żeby nie było. Tak, odłóż tutaj. On chyba już tutaj nie ma nic. Tak zupełnie teraz nie będzie miał nic. Więc dobra. Kto zrobił tutaj tą Wendix. Dobra, w każdym razie, cio, mam was też dość. Moi drodzy, wpakowaliśmy Maćka do więzienia. W końcu, że tak powiem, jakby, no... Nie mógł uciec. No nie mógł przed tym uciec, słuchajcie. Okradł nas jednego dnia, okradł nas drugiego dnia. Ja będę musiał, słuchajcie, teraz tylko zajrzeć do jego tajnej bazy i zobaczyć, czy tam nie siedzą moje name tagi dalej w ukryciu. Bo naprawdę, on mi ukradł więcej rzeczy, niż mi tutaj oddał. Nie tylko książki, słuchajcie. Ja pamiętam, że on mi ukradł także name tagi, także emeraldy i to wszystko trzyma w swojej tajnej bazie. A póki, słuchajcie, chłopaki mnie nie słyszą, to wolę, żeby nie wiedzieli o tej tajnej bazie Maćka, bo może by... sobie tego nie życzył, więc ja tutaj sobie wejdę i sobie obczaję, słuchajcie. Ja sobie muszę koniecznie tutaj obczaić tą akcję. Mam tutaj tego dirta i zobaczył, słuchajcie. No jasne, że tak, że tu są moje rzeczy. Przecież to są, słuchajcie, moje rzeczy wszystko. No co to ma być w ogóle? Ja nie mogę, no on mi to zabrał. Dobra, będę, słuchajcie, potem musiał się z nim policzyć, bo naprawdę w to nie wierzę. W każdym razie, wydaje mi się, że jak teraz zabarykadowaliśmy Maćka, to już teraz nie ma totalnie opcji ucieczki. Dlatego jeśli ten odcinek wam się spodobał, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Zostawiajcie dzwonek, dlatego że codziennie są tutaj filmy, codziennie są tutaj live'y. I napiszcie, czy uważacie, że, słuchajcie, słusznie zamknęliśmy Maćka na 12 dni. Naprawdę już mam go po czapeczkę, wkurzył mnie niemiłosiernie, nie chciał się przyznać do winy. To jest jakaś masakra, więc ja go będę pilnował. Wydaje mi się, że opcji ucieczki nie ma, są żelazne kraty, jest cobblestone z każdej strony, jest glina, beton, no wydaje mi się, słuchajcie, że jest na przegranej pozycji. Subskrybujcie kanał, wpadajcie także na kanał Abra Games, gdzie codziennie także wlatują filmy, m.in. z Bedursów czy Kwadratowej Masakry. Tymczasem dzięki, trzymajcie się, dobrego dzieneczka, eleczko i pu!